Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj chciałem omówić Kersha Cryo właściwie i Cryo 2, tylko że jest to wersja TBW po naszemu oraz zwykłe Cryo, tak, tam numerki sobie możecie przeczytać, tak jest. I Hina, dokładnie. Dlaczego robię oba jednocześnie? No, bo wydaje mi się, że nie ma sensu rozbijać tej recenzji na dwa, a tak od razu będziecie w stanie zobaczyć, który jest większy, który jest mniejszy i który wybrać dla siebie. A głównie o to właściwie chodzi w tej całej mojej recenzji, omówieniu. Nie wiem, nazwijmy to może lepiej omówieniem. Czyli zacznijmy od przeznaczenia. Przeznaczenie tych noży. Jak przeznaczenie, to musimy je pomierzyć troszkę. Duży ma 8-centymetrową głownię oraz długość 19 cm, mały ma 7-centymetrową głownię oraz długość 16,5 cm. A jak tam z wagą? Krajo 119 gram według mojej wagi. Krajo 2 163 gramy, czyli różnica niewielka, naprawdę około 40 kilku gram, to nie jest dużo. Tak jak widać, są to noże może nie idealne, ale dosyć dobre, jeżeli chodzi o EDC. Najważniejsza właściwie rzecz w tych nożach to jest projekt. Jest to projekt Ricka Hinderera. Są to budżetowe wersje jego customowych noży. Te droższe wersje robi Zero Tolerance, te tańsze robi Kersha. I właściwie, czy noże z całą stalową konstrukcją zabiera się gdzieś na wyjazdy? Czy mają one sens gdzieś poza miastem, poza EDC? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że są to noże, które najlepiej po prostu mieć przy sobie gdzieś w środowisku miejskim. Natomiast gdzieś na wyjazdy ryby, grzyby, że tak się wyrażę, wyjazdy gdzieś z plecakiem. One są za ciężkie, za dużo mają tych mechanizmów w terenie, za dużo by było czyszczenia. Także to z tych kategorii należałoby zrezygnować. Dodatkowo to może jeszcze noże kolekcjonerskie, powiedzmy, dla kolekcjonera może być ważne posiadanie projektów akurat tego właśnie nożoroba, tak? I jeszcze powiedzmy, jeszcze taka dodatkowa funkcja, fajny na prezent, to też by było fajne. Przechodząc już do omówienia samego noża, no to głównie akurat mam tutaj dwa przykłady głowni, w jakich są produkowane te noże. Tutaj jest ten spear point, czy też drop point z fałszywką, czyli wyprowadzony jest jakieś tam ostrze fałszywe, raczej tylko i wyłącznie dla estetyki. Tutaj mam wersję Tanto, jest to tutaj z rekurwem zrobione, tak jak widać. Projekt Ricka Hinderera, to jest właśnie ta głownia. Tak to sobie wymyślił i powiem wam, że mi się bardzo sprawdza, jeśli chodzi o EDC. Najczęściej właśnie tnę w ten sposób. I to się, no, nie chcę się powtarzać, ale naprawdę daje radę. Właściwie w większości prac łatwiej mi jest używać tego właśnie odstającego elementu niż takiego brzuszka w nożu. No dobrze, powiedzmy tak, rękojeść i tu jest wykonana ze stali nierdzewnej. Tu jest jakaś powłoka niby tytanowa. Nie wiem, czy to jest tytanowa powłoka, czy to jest tylko kolor tytanowy, ale fajnie to wygląda. Tutaj mamy wykończenie blackwash, czyli że jest to wykąpane w jakimś tam kwachu. I później ten kwach został potraktowany w kąpieli jeszcze kamiennej, czyli został dokonany stonewash. Też moim zdaniem świetnie to wygląda, ale nie tak dobrze jak na zetkach, zaraz wam pokażę. Tutaj mamy moją zetkę. Proszę bardzo. Tak jest. Tutaj również jest to znaczenie BW, czyli blackwash, i jak widać, blackwash troszkę inaczej wygląda, chociaż w kamerze to chyba nie. W kamerze wygląda bardzo podobnie. W rzeczywistości dopiero widać małą różnicę. Jest to troszeczkę lepiej wykonane. Chociaż ja wiem, ten nóż jest bardziej używany, gdyż ja go kupiłem jako używany. Ten był mniej używany, kiedy go dostałem, kiedy go kupiłem. Więc być może na początku
ta pierwsza też wyglądała tak ładnie jak to. A omówienie tego to zrobimy sobie innym razem. Ergonomia w nożach jest rewelacyjna, przynajmniej w tym dużym nożu, Krajo 2. Bardzo fajnie się jego trzyma. Krajo już nie tak bardzo, moim zdaniem jest to nóż za mały, nawet dla mnie. Chociaż ja mam, powiedzmy, małe dłonie. Już o tym kiedyś wspominałem, czyli że tutaj jest dobrze, tylko tu jest słabo. Czyli wielkość palców jest za mała, powiedzmy, nie wiem. Po prostu tak, czyli rozmiar mały, bo palce za krótkie, ale sama grabka, czyli rączka nie aż tak mała. Tak to nazwijmy, więc moim zdaniem nawet przy tych moich krótkich paluchach no nóż jest troszeczkę za mały, jest porównywalny do Spyderco Techno właśnie, często jest porównywany ten rozmiar, że Techno nie jest aż tak mały, bo jest porównywalny wielkością do Krajo, chociaż tak naprawdę to Krajo jest malutkie, tak? Tak samo zresztą jak Techno też jest nożem małym, ale to jest inna kategoria noży i o tym to sobie porozmawiamy przy recenzji tego noża, tak? Chyba, że już jest na kanale. Ze smutkiem muszę przejść do tematu klipsa. Poza tym, że klips jest czteropozycyjny, jak widzicie tutaj te otwory, więc tu jest dla leworęcznych tip up i tip down, to samo jest tutaj. Jeden mam tak zamontowany, drugi mam tak zamontowany. Oczywiście próbowałem tego i tamtego. Klipsy są takie same, jak widać. Nie wydaje mi się, żeby któryś był mniejszy czy większy. Ale nosi się je zupełnie inaczej, te noże. Ten się nosi po prostu słabo. Ciężko ten klips wchodzi i ciężko się wyciąga ten nóż. Zresztą widzicie, jak głęboko jeździ w kieszeni, tak? Ja go przekręciłem, no bo tutaj jak jest zamontowany, to tak samo jeździ też bardzo głęboko. Ale wyjmowało się go z kieszeni super, a tego jest ciężko wydobyć z kieszeni. Naprawdę słabizna, moim zdaniem coś jest tu nie tak. To jest taki sam klips i bardzo podobne noże. No a tutaj nieważne, czy klips jest zamontowany tip up czy tip down. I tak się super nóż wyjmuje z kieszeni, bo głównie noszenie jest w porządku, tylko wyjmowanie jest, no moim zdaniem coś jest po prostu nie tak. Obydwa są wyposażone w otwór na linkę. Jest to oczywiście różny otwór, tak jak widać. Czyli w mniejszym jest mniejszy. Raczej standardowe. Blokada to jest tak zwany frame lock, czyli zintegrowana blokada Chrisa Reeva, tak? Czyli że cała okładka rękojeści jest blokadą. Wystarczy ją przesunąć na bok i można nóż złożyć. Noża nie da się złożyć. Za bardzo nie da się złożyć jedną ręką. Widzicie, ponieważ tutaj jest tak zwany spring assist, czyli taka sprężynka, dzięki której nóż wystrzeliwuje po prostu. Tak jak widać, nie trzeba nic robić. Otwiera się błyskawicznie. Dzięki temu może być traktowany jako nóż, powiedzmy, taktyczny. Nie jest to sprężynowy nóż, ale jest to nóż, który otwiera się prawie tak samo jak sprężynowy. Ostatnią rzeczą, o której należałoby wspomnieć, chociaż może nie ostatnią, ponieważ dobycie noża nam zostało jeszcze, czyli ta prędkość otwarcia. No, nóż można otworzyć za pomocą właśnie flipera i za pomocą kołków, chociaż przed kamerą to będzie mi trudno. Proszę bardzo, tu już to samo jest. Tak jak widać, tu jest łatwiej tych kołków używać, bo jest więcej miejsca w tym miejscu. Tutaj mamy więcej miejsca, więc łatwiej jest nóż otworzyć. Tutaj jest trudniej ten kciuk wpakować, tak? No i dlatego trochę trudniej się nóż otwiera. No ale otwiera się dzięki fliperowi i dzięki kołkom, także fajne to jest. Znaczy, dużo rzeczy w tym nożu jest fajne i często się będzie powtarzał wyraz fajny w tym moim omówieniu, no bo nóż jest naprawdę fajny. Znaczy, oba noże są fajne. Ja jestem oczywiście zwolennikiem tej większej wersji. I przechodzimy do tego, czyli koszt w stosunku do wartości. Uważam, że koszt... zaplątał mi język. Koszt w stosunku do wartości jest ok. Naprawdę, jest w porządku. 189, 239. Idealna cena za te noże, zwłaszcza za ten, tak?
Jest to mały, szybko otwierający się, bardzo wygodny, bo mimo to, że mały, ale wygodny w trzymaniu nóż i wygodny w użytkowaniu nóż. O stali 8CR13MV, oczywiście o tym zapomniałem wspomnieć. Obydwa są zrobione z tej samej stali. Szybko łapie ostrość, dosyć szybko wytraca ostrość, ale się nie szczerbi i jest w jakimś tam stopniu odporne na rdzewienie, zwłaszcza, że w obydwu przypadkach jest pokryta jakąś tam substancją zabezpieczającą. Dzięki temu jesteśmy na pewno pewni, jesteśmy w jakimś tam stopniu dodatkowo zabezpieczeni, powiem to może tak. Słabo mi dzisiaj idzie ta recka, no ale ostatecznie dochodzimy do zajebistości noża, a właściwie noży. Zajebistość tych noży polega głównie na tym, że jest zaprojektowany przez zajefajnego faceta, tak? Super projektanta, który robi bardzo dobre noże, customy, i dzięki temu, że to robi, związał się z firmą Kersha i Zero Tolerance, i mamy, powiedzmy, na wyciągnięcie ręki projekty człowieka, który robi naprawdę drogie noże po 1500-2000 zł. Tutaj jego projekt można dostać w dużo mniejszych pieniądzach i cieszyć się naprawdę świetną robotą. Poza tym jest wiele wersji tych noży w G10, oczywiście można też je upgrade'ować, można dokupować poszczególne części. Naprawdę sky is the limit, więc moim zdaniem noże są naprawdę bardzo fajne, warte uwagi. Natomiast oczywiście u mnie wygrywa ten większy Cryo 2, dla mnie jest rewelacyjny, zwłaszcza, że zobaczcie na tą grubość, są takie same. Więc można je porównać, że jest to większa, lepsza wersja tego noża. Kilka faktów a propos Cryo 2, akurat konkretnie tego modelu. To jest głownia Hellfire, którą wymyślił oczywiście Rick Hinderer, tak? Czyli to jest taka troszkę inna wersja Tanto. Oczywiście amerykańskiego Tanto, nie japońskiego Tanto. Jaka jest różnica, to prawdopodobnie wiecie. Jest tutaj po prostu rekurw w tym miejscu zamiast prostej linii krawędzi tnącej. Dzięki temu, tak jak już mówiłem, lepiej się tego, fajnie się tego używa. Aha, małe porównanie. Czemu nie? Recka powstaje długo, więc Cryo już zniknęło z mojego świata, że tak się wyrażę. Ale pojawił się u mnie Hinderer. Zero Tolerance 0561. Od razu możecie zobaczyć sobie różnicę. Też oczywiście u mnie używany. Unboxing był niedawno na kanale. Jak widać, różnica kolosalna, jeśli chodzi przynajmniej o ten model, prawda? Bardzo dużo większy się wydaje, chociaż Cryo 2 jest dużym nożem. No i oczywiście zapomniałem wspomnieć o tym dysku, który też jest wymysłem Ricka Hinderera. Jest to po prostu dysk, który zapobiega tak zwanemu przegięciu blokady, czyli wygięciu blokady na zewnątrz. Tutaj ona się blokuje na tym dysku. Dzięki temu mamy dodatkowe zabezpieczenie. Jeszcze jedna rzecz. Porównajmy to sobie na przykład do racika dwójeczki lub doziera od firmy Kabar. Inny nożyk. Proszę bardzo. To się nazywa Victorinox Pionier. Tak jest. Oczywiście dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji i lajkowania filmu. Do zobaczenia w kolejnych omówieniach, a będzie ich jeszcze na pewno dużo. Trzymajcie się, no i cześć.